Łowienie na dużych odległościach będzie wymagało skonstruowania prawidłowego zestawu. Zaczniemy od zawiązania przyponu strzałowego, który przy takim łowieniu jest nieodzowny. Przypon strzałowy będzie przenosił nam wszystkie obciążenia, które są wykonywane podczas siłowych rzutów bardzo masywnym ciężarkiem, bo chcemy daleko rzucić, to musimy założyć ciężarek 100, 120, czasami 140 gram. Dlatego zaczniemy od węzła, który jest bardzo ważny, od węzła strzałowego. Na plecionce robimy prosty węzeł. Żyłkę główną przekładamy przez ten węzeł z tej strony, żeby było widać. O tak. Teraz to się nam ułoży. I teraz zaciskamy palcami ten węzeł, żeby nam się nie zawiązał. I tym wolnym końcem żyłki będziemy owijać plecionkę 7-8 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Potem na nałożone już zwoje będziemy nakładać z powrotem zwoje z żyłką 7 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, o, troszkę nam tutaj tak nie wychodzi, 5, 6, 7. Teraz wolny koniec żyłki przełożymy przez węzeł na plecionce z tej samej strony, jak żeśmy go wkładali, tak żeby wychodził z tej samej strony, gdzie żyłka, w ten sposób. O, te węzły, te dwa elementy muszą wychodzić z tej samej strony tego oczka. Teraz zaciśniemy węzeł na plecionce. Teraz, aby zaciągnąć węzeł, musimy go najpierw zmoczyć. Zmoczyć, poślinić, no ale w tej chwili zmoczymy go wodą. Zmoczymy go. Lepiej nam się będzie zaciągał, nie będzie kaleczył żyłki. I teraz bardzo ważny element. Zawsze zaciągamy, ciągnąć za plecionkę i za część bieżącą żyłki. Nigdy za wolne końce. W ten sposób. O, on się nam schodzi. Ładnie. O tak. O tak, o tak. W tej chwili mamy ten węzeł już zrobiony. Jest niewielkich rozmiarów. Wąsy są ułożone w ten sposób, że przy rzucie układają się z prądem, tak jak to mówią. Nie będą narażone na obijanie o przelotki. Taki węzeł będzie nam długo służył. Zaciągniemy jeszcze dokładnie plecionkę na koniec. Jeszcze raz zaciągniemy węzeł. W ten sposób obetniemy te wolne końce plecionki i żyłki, zostawiając jakieś takie niewielkich rozmiarów. Nie będzie to nam na pewno przeszkadzało przy tym. Długość przyponu strzałowego to najczęściej dwie długości wędziska. O, nawiniemy sobie teraz. Troszkę nam to tak niewygodnie idzie, dlatego zrobimy to może tak. Będzie. Zobaczymy, czy nam starczy. Jeszcze mało. O, i myślę, że wystarczy. Mamy 3-4 zwoje na kołowrotku. Na końcu przyponu strzałowego zawiążemy krętlik. W tym celu plecionkę złożymy w ten sposób. Przełożymy ją przez oczko krętlika. To jest taki prosty węzeł, ale bardzo mocny. Zawiążemy teraz prosty węzeł. Może troszkę go mniej widać będzie, ale sekundkę. O, zawiążemy prosty węzeł w ten sposób. I teraz przełożymy krętlik przez oczko powstałe na plecionce w ten sposób. I zaciągniemy węzeł. Raz z jednej strony, z drugiej strony. I mamy prosty, mocny węzeł.
obetniemy, koniec zawsze zostawiamy. Ja zawsze zostawiam przynajmniej 2-3 cm. W razie gdyby miało się nam się to coś jeszcze zaciągnąć w czasie jakiegoś siłowego holu czy coś takiego. Mając to gotowe, przystąpimy do wykonania elementu, który usztywni nam cały zestaw końcowy. Zrobimy to z plecionki z rdzeniem ołowianym. Ten odcinek tej plecionki raz będzie nam służył do tego, żeby prezentacja naszego zestawu na dnie łowiska była praktycznie niezagrożona, czyli on będzie dokładnie przylegał do dna, będzie ochraniał również karpia, którego będziemy holować, bo na przykład ta cienka plecionka w czasie holu może zawinąć się o kolec, bo tak często się zdarza i wtedy uszkodzi karpia. Ten gruby materiał karpiowi nic nie zrobi, możemy spokojnie holować tego karpia. No i usztywnienie całego zestawu. Takie plecionki nie wiążemy normalnie jak tradycyjne plecionki, tylko zaplatamy je w taki sposób, prosty. Musimy mieć specjalną igłę do tego przede wszystkim, bardzo cieniutką, taką zamykaną igłę. I w tym celu na odcinku 10 cm, 8 usuwamy rdzeń ołowiany w ten sposób, o tak. Tu go nadłamiemy, wyciągniemy go. O, na odcinku 10 cm wyciągniemy rdzeń ołowiany. W miejscu, gdzie on się kończy, wbijemy igłę w ten sposób. Tak. Przekładamy tą igłę do środka tej plecionki, w miejsce, gdzie był rdzeń ołowiany. I tak w połowie będziemy ją wyciągać. O tak. I w połowie wyciągniemy igłę na zewnątrz. Teraz krętlik dowiązany do przyponu strzałowego na krętlik. Przełożymy wolny koniec tej plecionki. Otworzymy igłę, złapiemy go. Oj, sekundkę. Złapiemy go w ten sposób. Jest to strasznie mały. Jest to bardzo precyzyjna praca, także najlepiej ją wykonać w domu, ale nad wodą też sobie poradzimy. I teraz tą igłą będziemy wciągać wolny koniec plecionki do środka tej plecionki. O, w ten sposób. Tak. Na koniec musimy usunąć igłę. To nam coś złapało. O, w ten sposób wyciągniemy i powstanie nam, o, coś takiego. Mamy w tej chwili bez węzła zaplecioną. Ten element powinniśmy posmarować klejem szybko snącym. Chociaż ja w zasadzie tego nie stosuję, ale można to zrobić. Identyczną pętelkę będziemy robić na drugim końcu. W tym celu, a uważam, że odcinek jakiś 40 cm w zupełności wystarczy. Obetniemy sobie to. W taki sposób. Czyli mamy, o, w tej chwili mamy tak, plecionkę, krętlik i letkor, czyli plecionkę z rdzeniem ołowianym. Tą plecionkę przed zapleceniem musimy włożyć, przełożyć przez ciężarek. W tej chwili mamy tak. Mamy zrobiony letkor, nałożony na niego ciężarek przelotowy. Właśnie takie ciężarki najlepiej sprawdzają się w dalekich rzutach. Nie mają żadnych bocznych elementów, dlatego nie plątają się zazwyczaj. Mając tak wykonany zestaw, brakuje nam jeszcze tylko przyponu. Przy łowieniu odległościowym, przy dalekich rzutach, najczęściej stosujemy przypony wykonane z elementów sztywnych. Pokażę, jak może taki zestaw zawiążemy. O, mamy taką plecionkę.
Teraz dobierzemy do tego haczyk. Ta plecionka posiada rdzeń miękki, a z zewnątrz jest masa, która usztywnia cały ten materiał. Do wiązania haczyka i do wykonania włosa będziemy musieli usunąć ten materiał. No najlepiej to zrobić zębami, tak jak ja to robię. Wszelkie inne rzeczy do usuwania tego są złe, dlatego że ten materiał tu w środku jest bardzo delikatny i każde mechaniczne rzeczy, kombinerki czy jakieś inne ostre narzędzia mogą to uszkodzić i wtedy ta plecionka traci na swojej wartości i praktycznie przypon, cała nasza robota pójdzie na marne. Teraz zawiążemy takim węzłem, może nie najprostszym, ale też nie jest trudny. W tym celu robimy dużą pętlę z plecionki, gdzie usunięty jest otulina. W ten sposób układamy sobie haczyk. Tak. I teraz tu dokładnie, żeby nam wyszło, żebyśmy tak mieli. Tą zewnętrzną częścią tej pętli będziemy owijać haczyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja tutaj liczę, ale to w zasadzie nie ma potrzeby liczyć, dlatego że w zależności od długości czonka haczyka tych zwojów raz będzie 10, raz będzie 15, a raz może być 8. Zazwyczaj zwoje się kończą na wysokości ostrza haczyka, to tak książkowo, ale nie zawsze tak musi być. Zrobimy tu jeszcze ze dwa takie węzły, dlatego że węzeł musimy przesunąć nieco do tyłu i wtedy te zwoje nam wyjdą. Ach, akurat tak. I teraz tak, ciągniemy za ten wolny koniec plecionki w ten sposób. Oj, tu nam takie jakieś, o tak. Ustawiamy to dokładnie na grzbiecie haczyka, tutaj na ten. Przesuwamy do tyłu i zaciągniemy ten cały zestaw. No, staramy się, aby włos, bo to będzie wykonany włos tego, ustawił nam się dokładnie na grzbiecie haczyka. O, zaciągnięty węzeł. I teraz tak. Długość przyponu przy dalekich rzutach, czym krótszy, tym lepszy. No nie, oczywiście nie możemy popadać w skrajność i nie zrobimy przyponu 5-centymetrowego, ale uważam, że przypon w granicach 15 cm na łowiska jakieś takie proste, gdzie dno jest twarde, gdzie ma niezbyt dużo mułu, w zupełności wystarczy. I na pewno taki przypon nam się nie popląta. Obetniemy go w tym miejscu. I teraz tak, tą plecionkę przełożymy od strony zewnętrznej do wewnętrznej, tak aby wychodziła od wewnętrznej strony haczyka, w ten sposób. Przez usunięcie tej otuliny w okolicy tutaj oczka uzyskujemy przegub. Ten haczyk po prostu w momencie, kiedy karp będzie chciał wypluć przynętę, położy się, opadnie na dolną wargę karpia i nastąpi samo zacięcie. Tak to prawidłowo ma wyglądać. Teraz robimy prosty węzeł. Weźmiemy krętnik z kółkiem, aby uzyskać przegub, bo wszystkie przypony sztywne przy ciężarku powinny być łączone przegubowo. Dlatego użyjemy krętnika z kółkiem. Węzeł tu zrobimy bardzo prosty. Przełożymy przez kółeczko i w koło wolnym końcem cztery razy owiniemy plecionkę, bez usuwania oczywiście otuliny, przełożymy przez ten otwór, troszkę może to będzie słabo widać, i z powrotem przełożymy przez pętlę, która nam się zrobiła właśnie przez przełożenie, w ten sposób. Teraz go powoli zaciągniemy. O, tak, i mamy przypon długości około 15 cm. Taka długość uważam jest najlepsza do dalekich rzutów. Takie przypony się nigdy nie plątają.
obetniemy wolny koniec w tej chwili. Tak, i został nam teraz element, który powtórzymy jak wcześniej. Zapleciemy ten krętlik do plecionki z rdzeniem ołowianym. W tym celu znowu usuniemy odcinek około 10 cm ołowiu, który znajduje się w środku. O, świetnie, udało nam się go złamać. W miejscu, gdzie kończy się ten ołowiany rdzeń, wkładamy igłę. Są specjalne igły do szycia takich materiałów, są troszkę cieńsze niż te zwykłe do kulek. Czasami producenci już w kompletach z tą plecionką sprzedają takie zestawy całe. O, w ten sposób przekładamy do połowy, staramy się, żeby tak mniej więcej połowa była w połowie. Wysuwamy igłę na zewnątrz. Przekładamy ten częściowo zrobiony przypon, bo on nie jest zrobiony jeszcze do końca. Przekładamy krętlik i powolutku staramy się wciągnąć ten wolny koniec do środka plecionki. Tutaj musimy starać się jak najmniej tego złapać, żeby nam to nie blokowało. O, w ten sposób. Jest to też tak. O, tak. Wyciągniemy całkiem, tak żeby nam się to zamkło. Wyciągniemy. O, możemy zrobić to w taki sposób. O, i teraz zaciągniemy ten węzeł. Troszeczkę żeśmy za dużo tego wciągnęli. W związku z tym obetniemy to, żeby nam to nie przeszkadzało. Krótko. I tak jak już mówiłem, każdy taki węzeł może być posmarowany klejem, wtedy już będziemy mieli 100% pewność, że nam się to nie rozwiąże. Ale ja tego nie stosuję, jakoś do tej pory nigdy mi się to nie rozwiązało. O, krętlik wciągamy do środka. I w tej chwili mamy praktycznie już cały zestaw zrobiony. Został nam do wykonania włos z tej miękkiej plecionki bez otuliny. Długość tego włosa w zasadzie dobieramy do przynęty, którą będziemy stosować. O ile jest to kulka w granicach 18-20 mm, to długość włosa powinna być tak dobrana, aby ta kulka znajdowała się gdzieś w pobliżu łuku kolankowego. Nie musi go bezpośrednio dotykać, może być nieco niżej, ale w tej okolicy, żeby się gdzieś znajdowała. Po prostu kulka musi mieć trochę luzu. W tym celu zawiążemy oczko, aby przeciągnąć kulkę, aby kulkę wciągnąć na włos. Robimy znowu prosty węzeł. On jest w tej chwili, znajduje się w połowie długości włosa, czyli jeżeli ten węzeł jest tu, to ten włos nam wyjdzie taki. Uważam, że dobry. Teraz tak. Ten wolny koniec przekładamy, tu znowu będzie kiepsko widać, ale przekładamy to przez to, przez ten prosty węzeł w taki sposób. O, może usuniemy ten ciężarek, bo nam troszkę tu przeszkadza. W ten sposób. Mamy takie coś zrobione. Czyli prosty węzeł, z powrotem wracamy wolnym końcem w oczko, które nam powstało. I teraz wokół tej plecionki owijamy raz, drugi raz i przekładamy znowu wolny koniec przez pętlę, między te dwie plecioneczki. O, w ten sposób. Oczko nam wyszło dosyć duże takie. Ale jak sam to praktycznie robię, bez pokazywania, to wychodzi mi to nieco mniejsze. Uważam, że ten włos jest długi. To jest... Chodzi o ideę, no ten włos wychodzi on troszkę długi, to jest do dwóch kulek, no ale łowimy też na duże kulki, na 24, czy tam na 2,18, czy na 2,16, czy doskonale ten przypon będzie się zachowywał, ten włos będzie idealny do dwóch kulek, jednej tonącej i pływającej. Takie też zestawy montujemy. Teraz jeszcze jedna rzecz. Ten przypon nam się zachowuje w tej chwili jak sprężyna, ale wystarczy nad parą przetrzymać go i przejechać dwa razy i będzie na pewno prosty, idealnie prosty. I w zasadzie byłby to taki bardzo prosty zestaw, którego ja używam i który mi się w zasadzie sprawdza już od dłuższego czasu.
Na koniec jeszcze bym musiał jedną rzecz powiedzieć, o której też warto pamiętać. W momencie, kiedy zdarzy nam się zerwać zestaw razem z rybą, ryba musi mieć możliwość uwolnienia się od ciężarka. Te ciężarki akurat są tak skonstruowane, że w momencie, kiedy ciężarek zablokuje się na dnie o jakąś przeszkodę, a zestaw nam się zerwie, czy na węźle strzałowym, jest to najczęściej najsłabszy element całego naszego zestawu, czy ewentualnie gdzieś w tych okolicach, musi mieć możliwość zostawienia tego ciężarka. O, w ten sposób, ten ciężarek się zachowuje w ten sposób, on się zsuwa. Zsuwa się w ten sposób, o tak. I ważne, żeby ten krętlik, który tutaj montujemy na połączeniu przyponu strzałowego a ledkoru, był takiej wielkości, żeby swobodnie przechodził przez ciężarek. O, i w tej chwili zostaje ten element. Ryba na pewno z tym już sobie krzywdy nie zrobi. Na pewno to w jakiś sposób będzie.